Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget. Dzisiaj jesteśmy ponownie na zwiadowcy, naszym kochanym zwiadowcy free to play. No i pokażę wam, co się tutaj pozmieniało. Na wstępie nagrywamy na streamku, więc możecie sobie popatrzeć, jak czat się wita, możecie się zobaczyć, jeżeli faktycznie na tym streamie byliście, a teraz oglądacie na YouTubie. Także dajmy chwilkę czatowi, niech się tu przywita, czy tam czatu. I zmienimy scenę na tą do nagrywania i będziecie oczywiście słyszeć muzyczkę w tle standardową. Więc tak, zanim może przejdziemy do tego, są dwie sprawy. Po pierwsze, tak jak wiecie, założyłem sobie w tej serii, tu może tą misję puścimy dalej, założyłem sobie w tej serii, żeby totalnie nie kręcić kółkiem, w sensie no, żeby monetek nie nabijać i tak dalej. Jak widzicie, tu mam 6 tych szczęśliwych monet, ale ani razu za monety nie kręciłem, zawsze tylko tą jedną darmówkę. Ale myślę, czy jest sens, w sensie zacząłem się zastanawiać, czy może nie lepiej by było zrobić to, coś takiego, żeby te monetki sobie nabijać, żeby codziennie te 20 razy kręcić zamiast po prostu ten jeden raz. No na pewno daje to dużo. Ja sobie postawiłem taki jakby challenge sam dla siebie, no bo wiadomo, że ludzie, którzy grają free to play i mają telewizorki, no to korzystają z tego. Ja taki sobie challenge postawiłem sam dla siebie. Ale nie wiem, czy to było ok, czy może lepiej jednak z tego zrezygnować i lepiej lecieć dalej. No najbardziej mi tu chodzi o ulepy, nie? Dobra, może już tą scenę zmienimy, bo już chyba wszyscy się przywitali, którzy się mieli przywitać. Najbardziej mi chodzi o te ulepy. No jak widzicie, wbiliśmy sobie bodajże wczoraj, czyli w środę, trenera na 8. Miałem 8 grzybków, nie, miałem 9 grzybków bodajże. 10? Już nie pamiętam, w każdym, a nie, bo to kosztowało 6, dobra. W każdym razie, no, mieliśmy na tego trenera, no jak widzicie, dopiero mam 6-8, także no gildia też traci właśnie przez to, że tym kółkiem nie kręcimy 20 razy. No bo to wiadomo, no dziennie może naprawdę mogą fajne ilości grzybów wylecieć. Także tutaj jest po prostu pytanie do was, czy zgadzacie się na coś takiego, żeby warunki tej serii zostały zmienione i na dzień po wrzuceniu tego filmu, ja go wrzucę chyba jeszcze dzisiaj jakoś na noc może, czyli od jutra, czyli od piątku, czy zgadzacie się na coś takiego, żeby zmieniać założenia i lecieć z tym kółkiem 20 razy dziennie za oczywiście szczęśliwe monety, czy po prostu olać temat i sobie grać tak jak teraz, czyli raz dziennie i tyle. Dobra, jeżeli chodzi o tutaj naszą postać, co się pozmieniało ciekawego? Może za... A, jeszcze jedna rzecz, to właśnie tytułowa rzecz, która was może dość ciekawić. Będą w ten weekend trzy eventy. Oprócz tego, że będzie ten event z Kowalem, który już pewnie znacie, bo ogrywaliśmy go na streamie, że tam można 15 razy rozmontować i tak dalej. Będzie zwykły Epic. Będzie też weekend... event, który się nazywa Epickie Zapotrzebowanie na Zadanie po polsku. I z tego co widzę, jest tu napisane z gwarantowanymi epickimi przedmiotami po wykorzystaniu 100 minut awanturniczości oraz całej. Czyli ja to tak rozumiem, że za zrobienie 100 awki dostaniemy, o tu w ogóle followek Rubber HD, dziękuję bardzo, bo tak jak mówię, no na streamku nagrywamy. Za wykorzystanie 100 awki dostajemy epic i za wykorzystanie tych, z tego co ja rozumiem, 320 czy tam 300, jeżeli nie mamy czaru od wiedźmy, dostajemy kolejny epic, czyli po prostu gracze grzybiący bądź jako dostają dwa epiki, a gracze free to play dostają jeden epic i to wychodzi chyba na dzień, więc jakby no gracze free to play będą mogli dostać łącznie 3 epiki przez 3 dni. Bardzo fajny event, zaczyna się ono, miałem powiedzieć od jutra, ale nie wiem kiedy to wrzucę, od piątku po prostu. Także no polecam sobie sprawdzić i ogarnąć, no bo tak jak mówię, nawet jako free to play możemy fajne itemki zgarnąć. Wracajmy tutaj na tego naszego druida, no ja też się, na druida, na zwiadowcę, ja też się cieszę, no bo też na pewno tutaj coś, mam nadzieję, fajnego nam poleci. Grunt, żeby było z dziurą, nie? Bo tam czy na wszystkie cechy, czy na 3, to jakby nie gra roli, ale jak będzie z dziurą, to będzie naprawdę bardzo git. Dobra, więc tak, zacznijmy sobie może od twierdzy, wygląda to w ten sposób, skarbiec akademia 5, twierdza nam się buduje na 9, kwatery 7, koszary cały czas 3, eko 4, 4, kopalnia oczywiście na 1, no i co chwilę tu sobie robimy jakieś ataki i te surowce gromadzimy. Klaserek podbiłem dość mocno, to w sumie zaraz do tego przejdę. Klaserek mamy w tym momencie 52,5 dokładnie procenta, tak więc bardzo, bardzo dużo. Spiąłem się, bo zobaczyłem, że bodajże w środę albo we wtorek Defi miał 50%, gdzie ja miałem dopiero 43%. Nie miałem na początku tygodnia tak bardzo czasu, żeby to nabijać i tak dalej, i tak dalej. Ale stwierdziłem, że no muszę się spiąć, bo jednak no już wiadomo, 2-3% nie robi takiej dużej różnicy. No ale jak tu już jest 7%, no to zrobiło różnicę. Tak więc wydaje mi się, że...
po prostu nadgoniłem przez ostatnie dwa dni, no i teraz mamy 52,5%, a tutaj na DeFi ma na przykład dla porównania 53%, więc no różnica jest praktycznie znikoma. Wiecie co, ja tutaj jeszcze wyłączę gierkę, skliruję sobie czat, mam nadzieję, że nie będzie żadnych przekleństw, nie przeklinajcie teraz. Nie wiem, czy ktoś przeklinałby, czy nie, ale wiadomo, że żeby tam, wiadomo, nie zbanować kogoś przez przypadek, bo bardzo dużo osób mi zarzucało, co, jak ty masz tam w 3 dni 40 level, jak ty masz tam 40% klasera w 4 dni, czy tam w 5. Taki, tutaj pada niecenzuralne słowo, którego nie użyję z uwagi na nagranie, taki coś, że tak nie jest, że to kłamstwo i tak dalej. A, to w sumie może wam pokażę, jak już będę wpisywał, żeby nie było. Dobra, cyk, wpisujemy sobie Mushroom Spite, no jak widzicie, grzybów kupionych mamy 0, więc no wszystko zgodnie z umową. Możemy sobie jeszcze wpisać Mushrooms Free, no jak widzimy mamy 39, czyli łącznie 39 grzybów, no tam z jakiegoś kółka nam poleciało, z misji i tak dalej, i tak dalej. Więc tak to wygląda tutaj dla tych buraków i zbanów, którzy tam piszą w komentarzach, że oni grają 3 dni i mają 15 level, a ja po 3 dniach miałem 40. No jeżeli nie siedzicie, nie wbijacie klasera, jeżeli no nie gracie, można powiedzieć, powiedzmy umiejętnie, no bo powiedzmy, że gram jakoś tam umiejętnie, chociaż to nie jest tam wiadomo, na pewno nie wiadomo jaka gram. No to właśnie tak to wygląda. Poczekajcie, bo tu się w sumie zastanawiałem, jaką wziąć misję. No chyba tą 10 weźmiemy. A nie, poczekajcie, jeszcze tutaj arenkę możemy machnąć. Zostały mi 2 arenki na dzisiaj. Tutaj zrobimy sobie cyk, no niestety przegraliśmy, no i bierzemy tą 10. Więc tak wygląda nasza twierdza, powolutku to się rozbija. Jeżeli chodzi o lochy, no to wygląda tak, pierwszy zamknęliśmy, 8, 6 i 2. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o 2, 3, 4 loch. Tutaj chyba nie mam co wam pokazywać, mam zapisane jakieś tam lochy, niestety dużo nam lochów ostatnio nie padało, dzisiaj nam poleciała podka XXL na zręczność, którą sobie użyliśmy i zamieniliśmy tą, skończyła nam się dzisiaj mała i dopiero wrzuciłem tą dużą, w sensie tą największą, żeby jakby no jakoś to tam używać, powiedzmy, z głową tych potek, no wiadomo, że gramy free to play. I co ciekawe, dzisiaj z tego lochu, z parszywego drania, jak widzicie, takie tutaj mam statystyki, czyli troszkę się różnią od moich obecnych, poleciał mi właśnie ten łuk, zaraz tą walkę sobie obejrzymy i tak dalej. No bardzo ubolewałem nad tym, że od 2 dni nie leci mi praktycznie nic fajnego w zbrojowni oraz w gabinecie magii, jakieś tam poszczególne itemki zmieniałem, to możecie porównać z ostatniego odcinka, ale generalnie bardzo była mi potrzebna broń, której no znaleźć nie mogłem w tej zbrojowni. No i co za tym idzie, strasznie kulały moje lochy, przez te 2 dni praktycznie nic nie zrobiłem. Zresztą tam widzieliście, że chyba mamy 3 zapisane. Także co mogę powiedzieć? Zobaczcie, ten łuk, mimo że ma ten ma ten slot na gemik i mamy ten gemik prawie 100 razy 2, no to tutaj jest 9600 obrażeń, 128 tysięcy HP. Tutaj mamy 12600 obrażeń, 140, prawie 3000 HP. Także no samych obrażeń dało nam 3000 i myślę, że teraz w tych lochszkach, na przykład tutaj tego sukuba mamy, którego teraz próbujemy, myślę, że jakoś tam pociśniemy i jakoś z tym levelem sobie pójdziemy do przodu. Także chyba wydaje mi się, że tyle, jeżeli chodzi o takie nowości, co tutaj się pozmieniało. No wbijemy dzisiaj ten 42 na pewno zawki. Lochy może jeszcze z 2 albo 3 nam padną, no to też nam jakiś tam level, może 1,5 dadzą. Nie mówię, że dzisiaj, ale może na przykład jutro w ciągu dnia. Także tak to mniej więcej wygląda. Co do tego jeszcze eventu, o którym mówiłem na początku, mam nadzieję, że on oczywiście działa od pierwszego levela, nie od 50 jak normalny weekend epicki. Nic tam nie jest napisane, że jakiś tam konkretny level jest wymagany, więc no mam taką nadzieję, no głupotą by było, jeżeli by to działało od 50, tak jak i weekend epicki. Dobra, i co tutaj w ogóle wam jeszcze pokazać? No chyba przelecimy na tą pocztę. Mamy kamiennego trolla, pamiętamy, że ostatnio nas trollował. Tu możecie sobie też zerkać na statystyki, jak to wyglądało, jak to się tam zmieniało. No tutaj jeszcze niestety te statystyki nie wyglądały za dobrze, no mieliśmy o wiele więcej HP aniżeli zręczności, no ale jakoś tam udało nam się go pokonać. Tak jak mówię, no mam tylko 3 lochy zapisane, bo niestety od ostatniego odcinka zrobiłem tylko 3. Dopiero teraz, dzisiaj praktycznie, nie wiem o której, chyba o 18 czy coś koło tego, mam
ten nowy łuk, więc myślę, że tych lochów więcej dzięki temu zrobimy. No wiadomo, staram się tu klikać mniej więcej co godzinę. Co do tego klasera jeszcze, jak tak dużo mam i tak dalej, po prostu regularne robienie. Mówiłem, że w sobotę i niedzielę robiłem praktycznie od 8 do północy przez te dwa dni. Od poniedziałek i wtorek trochę odpuściłem. Wiadomo, robiłem tam w miarę, starałem się co 10 minut, ale nie zawsze wychodziło. No i teraz ostatnie dwa dni bardziej się spiąłem, żeby tego klasera nadgonić. Więc no po prostu atakuję co 10 minut i tak się klaser wbija. Biorę sobie niki z Discorda, gdzie tam ludzie wysyłają, kto ma dany itemek. Teraz już mniej wysyłają, ale wcześniej dużo wysyłali. Samemu coś tam znajduję w sali chwały i po prostu ten klaser tak się wbija. Dobra, dostaliśmy tu jakiś pierścionek. Poczekajcie, bo ja na niego zerknąłem. No ale to w sumie chyba... A nie, nawet go do tej pory używamy. Okej, miałem mówić, że chyba słaby. Ale miał slocik, no to tam rzuciliśmy, żeby było. No i teraz Książę Ciemności, czyli boss pierwszego lochu, którego udało nam się pokonać. Także też wydaje mi się, że git. I to było, tam mieliście datę, to było bodajże wczoraj. Ale to jeszcze, no widzicie, tutaj mi się trochę statystyki pozmieniały. Coś tam mi poleciało w zbrojowni, w gabinecie magii po północy. Jakieś tam gemy pomieszałem, no i trochę HP miałem mniej, ale zręczności więcej. Więc na tego księcia ciemności można by rzec, że idealnie. Także, dobra, no i tutaj zabiliśmy go. Wyleciał nam pasek bardzo fajny, no ale niestety bez slota. My go chyba mamy do tej pory, dokładnie. A poczekajcie, jakby to wyglądało. No sporo obrażeń tracimy, HP zyskujemy trochę, ale nie, lepiej trzymać jednak ten pasek, no bo on nam daje dość dużo obrażeń, bez sensu zamieniać. No ale go trzymamy, na razie mamy miejsce, więc żeby tam sobie leżał. I jeszcze mamy tutaj tego parszywego drania, poczekajcie jeszcze sekundkę. Dokładnie, kamienny nam padł 8. Aha, 8 to jeszcze chyba było po nagraniu odcinka, on nam padł jakoś tam za darmówkę. 9 nam totalnie nic nie padło. No i 10 padł nam właśnie ten Książę Ciemności. No i dzisiaj mamy parszywego drania, którego udało się pokonać. No i który dał nam, tak jak mówię, rzecz, która nam najbardziej była potrzebna do tego, żeby właśnie te lochy jakoś tam dalej ruszyć, no nie? To jest wojownik, no jak widzicie, bije nam dużo, my mu nie bijemy zbyt wiele, no ale tutaj musiała jakaś magia uników zadziałać, no i tak to po prostu wygląda, że no odblokował nam, nie? Jakieś tam kolejne lochy, kolejny postęp. Zobaczcie, że tu bardzo dużo uników, jeszcze jakiś krytyk za 42 tysiące, tutaj on jeszcze zablokował, zobaczcie, jeszcze mu 7 tysięcy mu w ogóle zostało, tu mógł nas wykończyć, ale jeszcze uniczek, no i ten łuk nam wyleciał. Założyliśmy go i ciśniemy. I tak to w tym momencie wygląda, więc tam ja generalnie ignoruję te komentarze albo nawet usuwam. Jeżeli jesteś takim dzbanem, jak właśnie osoby, które przytoczyłem wcześniej, że niemożliwe jest wbić taki klaser free to play, że na pewno używam jakichś grzybów pokryjomu czy coś. Tak samo jeżeli chodzi o level, bo ten level nawet free to play można wycisnąć więcej. Z tego ktoś dzisiaj na czacie pisał, że ma 45 grając free to play i nie kręcąc kołem. O ile to jest prawda, no to zresztą sami widzicie, no tutaj Defi ma na przykład 42, więc można jeszcze większy level aniżeli ja mam wycisnąć grając free to play. Tylko trzeba grać z głową, więc jeżeli jesteś takim człowiekiem, który tam jakieś insynuacje pisze, to chyba wyjdź z tego kanału, raczej nie polubimy się chyba. I tak, i chyba tyle. Tutaj widzę, że mi podpowiadają na czacie, że Coven z naszej gildii ma 45 i też gra free to play podobno, ale Coven chyba kręci kółkiem z tego co wiem, chociaż mogę się mylić, no bo on tu ma nawet ulepy 8-9, więc bardzo ładne. No ale da się, no w każdym razie. Dobra, to by było na tyle. Przypominam, od jutra fajniutki event przede wszystkim i napiszcie mi, czy pozwalacie mi, nazwijmy to, czy zgadzacie się na taką zmianę serii, żeby codziennie 20 razy kręcić za szczęśliwe monety, czy żeby pozostało tak jak jest do dzisiaj, że kręcimy tylko raz dziennie kółkiem. I po prostu tego się trzymamy dalej. Możecie dać znać, napiszcie mi w komentarzu, zobaczymy jak to będzie wyglądać, ile będzie komentarzy na pozwolenie, ile będzie na to, żeby seria została do tej pory, żeby została cały czas tak jak była do tej pory. I zobaczymy, więc ja wam dziękuję za uwagę, za oglądanie. Tu jeszcze się może czacik pożegnać, teraz macie okazję, jak widzicie, pojawiliście się, także możecie napisać paparyty. A ja wam dziękuję. Dziękuję wam za uwagę, dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Wbijajcie na Twitcha, na którym są streamki, ostatnio mniej regularnie, ale są, więc możecie followka zostawić. Discord dla widzów w przypiętym komentarzu i w opisie. I co więcej. O kurde, tu widzę, że coś czat zamarł.
W ogóle nikt mi nie odpisuje. Nie wiem, czy się coś zepsuło. Nie, no, stream działa cały czas. Nie wiem, co się stało. No, ale dobra, nieważne. O, tu widzę, że już coś tam piszą. Nie, nie wiem, albo mi się czat zepsuł, albo nieważne. W każdym razie zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem, zostawcie kciuka w górę, wbijajcie na Discord dla widzów w przypiętym komentarzu i w opisie. I chyba tyle, chyba wszystko powiedziałem, co chciałem powiedzieć. No i oczywiście wbijajcie na streamki, trzymajcie się, dziękuję za uwagę i... tu widzę, że piszą serduszka, no coś się zacięło właśnie. Tu się żegnają, nie mam pojęcia. Pozdro YouTube dopiero teraz, tak jakby jakieś było opóźnienie, czy coś w tym stylu. No ale nieważne, najwyżej kto był na streamku może się pochwalić w komentarzach i tam się ewentualnie pożegnać. Dziękuję raz jeszcze za uwagę, trzymajcie się i cześć.